Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Defer's Descendanta. Tym razem w końcu dzisiejszego dnia, czyli 23 kwietnia mamy nowy update, który już sobie wcześniej troszeczkę w pracy czytałem i powiem szczerze, no jest coś naprawdę to dobrego, coś co no nie spodziewałem się, ale dodali w końcu rzeczy, które chciałem, żeby były dodane. przede wszystkim jedną, którą zostawię na sam koniec. Ale bez przedłużania przejdźmy od razu do rzeczy, co tutaj dodali? Dodali lochy słuchajcie, i pisze tak. Największą zmianą w systemie misji było dodanie przez nas instancji lochów, oferujących graczom łatwy dostęp do tego typu zawartości. Naszym celem jest zapewnienie graczom jak największej liczby różnorodności różnorodnych aktywności podczas rozgrywki. Chcemy, by tak jak w przypadku bitew przechwycenia, instancje lochów były elementem gry końcowej. Czyli mamy już coś, co już nas zahaczało endgame. Czyli w końcu coś dodali odnośnie endgame'u, coś jaśniej jest tutaj pokazane. Rozwiązanie to ma zróżnicować zawartość przeznaczoną dla wielu graczy, chociaż dostępna jest również opcja podjęcia się tego wyzwania w pojedynkę. I co mi się mega podoba, będę challenge na pewno robił, że chciałbym na przykład GLAY zrobić to wszystko. Zobaczymy, czy się uda. Możliwa też będzie zmiana poziomu trudności w zależności od liczby uczestników. Czyli też jest to całkiem ciekawa sprawa Czyli można to zrobić w kołopie, więc to też jest naprawdę Super to Lochy nazywają się właśnie operacją odbicia I pisze tak po pierwsze O właśnie tutaj na to pisze po pierwsze lochy w grze Nazywa się operacją odbicia Możecie do niego wejść poprzez terminal w Albionie Lub wskaźnik misji tyczy się to każdej instancji Więc już coś fajnego No i zobaczcie jak to w ogóle wygląda no to jest coś coś niesamowitego jak widać, w grze dostępne są wersje misji na poziomie normalnym i trudnym. Każda z nich wykorzystuje tę samą mapę, jednak wraz ze zmianą poziomu trudności zmienia się też zawartość instancji. Celem gracza w trakcie przechwycenia normalnej wersji lochu jest ukończenie danej misji. Wyższy poziom trudności przeznaczony jest dla postaci na etapie gry końcowej zapewne one większe wyzwanie oraz nagrody, które zależą od sposobu ukończenia lochu przez gracza. I pierwsze co można tutaj zauważyć. No mamy tutaj loch. I ja widzę, jeżeli jest to postać, bo tutaj jest normalna postura descendanta. Tutaj mamy już jakieś a'la pylony, być może jakaś przeszkoda, być może to będzie prądem raziło lub po prostu jest częścią jakiejś ozdoby. Ale zobaczcie jaki to jest wielki i tu jest kilka poziomów też tak samo z tego co widzę. Tu jest jeden poziom ten wyższy, tam jest na dole też coś. Być może to będzie wymagało od nas naprawdę dużo kładu, żeby przejść z punktu A do punktu B i jakiegoś pomysłu, żeby to zrobić. Co mnie jeszcze tutaj zainteresowało i co warto tutaj zaznaczyć? No Po pierwsze, zobaczcie, że tutaj te rzeczy. Zaraz zobaczę, czy będę w stanie otworzyć obraz w nowej karcie, żeby było. O, właśnie, jest tutaj troszeczkę większe to. <laughs> zobaczcie, że tutaj jest poziom setny. Czyli już domyślam się, że poziom descendanta może być podniesiony na poziom set lub samego wyposażenia. No wyposażenie na pewno, jeżeli chodzi o Descendanta nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, co mnie dosyć zainteresowało, tutaj jest różne rodzaje takich chipów, być może są. I z tego co widzę tutaj, to są najpewniej mody, które można sobie stworzyć za te właśnie aktywności. Jeżeli komuś by nie dropiło na przykład. Zwróćcie uwagę, że w pierwszej, w zasadzie w trzeciej becie, że przepraszam, w drugiej becie, było to, że można było sobie z kolosów zdobyć tutaj te mody na postaci. To jest akurat mod na nagle, kojarzę go po wyglądzie, którego używałem. I teraz tak, jeżeli to jest fragment tego moda i można go zrobić, no bo wiadomo, w becie to było zrobione w ten sposób, że te rzeczy były bardzo przyspieszone. Z racji testów po prostu. Wyobraźcie sobie że robicie nie wiem, setny raz tego bossa i nie drobi wam a idziecie na taką aktywę zbieracie sobie materiały i cyk macie Więc to być może jest nawet szybsza droga Więc to naprawdę jest coś co będzie bardzo mocno grane i coś co się na pewno opłaci Mamy też dosyć sporo kasy za to bo 15 tysięcy za jedną misję 2000 expa i 200 tych kryształków które służą nam później do Przyspieszania czasu na przykład e, Robienia Descendanta nie czekamy 12 godzin tylko troszkę krócej No powiem szczerze że jest całkiem niezłe jeżeli chodzi o nagrody, kolejne, to widzę tutaj mamy podstawowe mody, one są na biało, więc wiadomo tutaj już takie, niektóre znajome, które już znamy. Co dalej? Tutaj możemy sobie zaznaczyć więcej opcji. Czyli tutaj, jeżeli chcemy sobie zwiększyć przykładowo trudność tego dungeonu, to zobaczcie, możemy sobie tutaj zmniejszyć poziom HP o 10%. Możemy sobie zmniejszyć szybkość, znaczy, damage broni o 10% możemy sobie obronę zmniejszyć. Pisze, że życie normalnych elit jest 10% większe, bo inkris to zwiększenie, jest to minus, nie? Atak w ogóle jest zwiększony. Jeżeli byśmy to wszystko zaznaczyli, tutaj mamy 140%, no nie? Czyli normalnie wnioskując to po tej liczbie, normalnie to jest 100%, no nie? A wynik nam się jako 100% liczy, ale za każdy, bo tu mamy 4, to mamy 140, więc za piąty byłoby 150%, czyli za tą trudność mielibyśmy przykładowo ekspa zwiększonego o 150% i y, rzeczy, które nam wypadną z tego. Tylko nie, nie aż o tyle oczywiście, nie, nie 150%, żeby ktoś mnie źle no nie zrozumiał. Chodzi o to, że na pewno będzie większy procent tutaj dostania tych nagród. Dlatego logicznie rzecz biorąc, dlaczego na przykład na taki kul jest od 25 do 100% szans? No to jak jest 100%, to na pewno dostaniemy jak jest 25%, no to mamy czwartą, prawda? Ale tu chodzi właśnie o to, Podejrzewam, że jeżeli zaznaczymy sobie tutaj wszystko i przejdziemy to na tym poziomie, to mamy tą drugą wartość, czyli 100%, 100%, a tutaj 20 zamiast 7. Proste, logiczne. Wydaje mi się, że to w ten sposób działać będzie. Tylko oczywiście to jest poziom drugi, dlatego też nagrody są dosyć mocne i tutaj też mamy większy poziom tego wszystkiego. Więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra aktywność, którą na pewno będę sobie chciał tutaj ulepszać. Jedną rzecz jeszcze zauważyłem. Tutaj na szybkiego. Zobaczcie, że za 100 Golda będzie można sobie te rzeczy zrefundować i zamienić na coś innego. Być może to będzie po prostu odświeżenie i nam się zamieni, i być może będą mniej obciążające jakieś tam um, rzeczy, które, które debuffy po prostu, prawda? Więc tutaj też jeszcze jaką rzecz zauważyłem, właśnie. No, jestem mega, bardzo tego ciekawy. No, i piszę tak. Na powyższej grafice widać, że jeżeli gracze chcą zrobić coś więcej niż tylko wyczyścić lochy, mogą wybrać dodatkowe opcje trudności, które zapewnią im lepsze nagrody, o czym wspomniałem. Chcieliśmy, by gracze poczuli radość wynikającą z bliskiej współpracy w grupie, będącej kluczowym elementem zwycięstwa. No i teraz tak, jeżeli chodzi o deF descendanta, bardzo, bardzo istotną kwestią jest to, że trzeba dobrać sobie party, z którym będzie się grało cały czas, moim zdaniem. Dlatego, że mamy już wtedy różne postacie, które by się mogły zazębić, i tak dalej. Oczywiście, polecam każdemu zrobić wszystkich descendantów. Ja na pewno tak zrobię. Z racji tego, że część aktywności będzie wymagała od nas posiadania przykładowo różnych tych descendantów, oczywiście. O czym wspomnę tutaj troszeczkę niżej po przeczytaniu tego fragmentu. O co mi dokładnie chodzi? Zaraz rozwinę. Piszę tak. Dodatkowo chcieliśmy nieco urozmaicić planowanie strategii poprzez dodawanie nowych, ukrytych mechanik oraz pułapek. Naszym celem jest sprawienie, żeby operacja, czyli te lochy, stała się kluczowym elementem rozgrywki Defense Descendant dzięki swojej trudności, która wymaga od graczy opracowywania taktyk oraz oferowanych przez lochów wyzwań. I przykładem tego jest tutaj, widzimy tutaj, mamy wiesę, która jest tutaj naprzeciwko takich laserów. Teraz pytanie, czy te lasery się przemieszczają tutaj? Czy to się nie przemieszcza, lub czy to jest sztywne? No i jeżeli przykładowo byłaby sytuacja, że byłaby to sztywny laser, no to w jakimś cudem musimy przejść, ale nie ma aż takiego szerokiego wejścia, żeby przez nie się przedostać. To jest pierwsza trudność. Być może tutaj po prawej stronie jest to pokazane, że właśnie tutaj, tylko sobie otworzę w nowej karcie, żeby lepiej to Wam to zobrazować. Tutaj jest troszeczkę szerzej. Być może tutaj będziemy mogli wejść sobie tędy. Jeżeli na przykład nie będzie to możliwe, no to podejrzewam, że oczywiście tutaj mamy całe nasze wyniki, więc prawdopodobnie będziemy mieli ileś tam żyć, które będziemy mogli wykorzystać, albo nieskończone żyć, przez które będziemy tracić te punkty. Jak zejdzie do zera, to możliwe, że nie będzie już nam tego zaliczać. I tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedziałem wcześniej odnośnie tych descendantów. Być może mechanika, yy, która jest tutaj, będzie wymagała od nas pięciu Ajaxów na przykład. Albo czterech, bo w sumie w grupie jest cztery osoby. No przykładowo, na przykład czterech Walbi. Dlaczego akurat Ajaxów w Walbi? <coughs> Pierwsze co mi wpadło do głowy, jak zobaczyłem te lasery, to jest, żeby podszedł sobie Ajax, użył tarczy, potem kolejny Ajax użył tarczy, kolejny i kolejny, i żeby sobie spokojnie przejść na kolejne strony, poczekać na cooldowny zrobić tam dalej takie rzeczy. Pierwsza rzecz. Druga, Walbi. Ma umiejętność która daje jej niewrażliwość więc być może będzie walbi żeby tam przejść po prostu Szybciutko Przejść z punktu A do punktu bo na przykład z tej strony na tej strony poczekać aż cooldown zejdzie i potem znowu Żeby sobie to przejść Jest taka umiejętność jest jesteśmy niewrażliwi No jesteśmy niewrażliwi Więc tutaj y, może być coś ciekawego Kolejna rzecz która, na którą zwróciłem uwagę zobaczcie liczbę pancerza tutaj tej Wiesy Normalnie jest ona około 5 Do 6 to jest taki normalny poziom z tym że ona tutaj widzę ma poziom 40 descendanta i poziom 13 mastery rank upa, więc podejrzewam że 40 jednak poziom czyli wracając do tego co wcześniej mówiłem Będzie maksymalny poziom descendanta 40 Aczkolwiek setny to jest tylko poziom wyposażenia Wnioskując to potem tutaj chyba że coś później zmienią dodatku zobaczymy Ogólnie Tutaj mam aż chyba dziewięć tych kresek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dokładnie. Co za tym idzie? Dziewięć to jest nic innego jak armor, który mamy. Czyli zobaczcie ile ta postać musi mieć pancerza, żeby w ogóle przejść to wszystko. Więc podejrzewam, że tutaj będzie dosyć sporo załadował obrażenia to. I oczywiście, żeby nie poszło nam w życie, to musimy... Mieć dosyć sporo pancerza, więc podejrzewam, że Ajax będzie tutaj też całkiem ciekawym wyborem. Tutaj widzimy lasery, mamy pionowe, tutaj poziome, potem znowu jakieś lasery, a tutaj mamy jakiś hmm, chyba reaktor. Być może to yy, może być też sytuacja, w której jedna postać przechodzi do końca, wyłącza reaktor, i wtedy tu się wyłącza wszystko, i przechodzimy dalej. Ale zobaczcie, tutaj też jest nie tylko to, bo ja tutaj też zwróciłem uwagę na jeszcze kolejną rzecz. Zobaczcie, tutaj mamy te kratki, być może z nich jakiś ogień będzie, czy coś takiego, i być może będziemy mogli tylko tym środkiem przejść sobie, tak naprawdę tym tutaj. Opcji jest tak naprawdę wiele i uważam, że to będzie naprawdę dobry test dla spostrzegawczości, dla refleksu i przede wszystkim współpracy w grupie, bo wiadomo, co cztery głowy to nie jedna, więc tutaj będzie ciekawie, jeżeli chodzi o różne sposoby zrobienia tych rzeczy. Więc to już jest naprawdę coś, co mega mnie zainteresowało i myślę, że nie tylko. Mnie. Dalej, tutaj mamy usprawnienie systemu dobierania. Tak, w skrócie powiem, że chodzi o samochód. Była tutaj sytuacja, że jeżeli dobieraliśmy sobie mecz, daliśmy start, no to był problem, że musieliśmy czekać w tym, nie mogliśmy tak naprawdę nic zrobić, czekaliśmy i marnowaliśmy czas. Tutaj zrobili to teraz tak, że możemy sobie wieźć na normalną, otwartą przestrzeń, co naprawdę jest bardzo dobre i mi tego naprawdę brakowało. I tutaj jest właśnie wskaźnik hadu, że mamy proces dobierania przeciwników, dobierania meczu, oznaczenie przeciwników, dobierania aktywności. Więc naprawdę super sprawa, w końcu coś możemy zrobić i w trakcie możemy robić coś innego, nie musimy marnować na to czasu. No i tutaj mamy na przykład kolejne rzeczy, czyli ulepszenie rozgrywki, czyli że jeżeli się coś dzieje, to po prostu mamy to pokazane od razu jaki jest progres największy, czyli przykładowo to, że to jest obrona punktu. Więc jak, jeżeli dojdzie, to już lecimy na drugi, pojawi nam się z tego punktu punkt C, że 0% i dalej leci progres i tak dalej. Czyli naprawdę fajna sprawa. Kolejną rzeczą, jaką zmienili jest to, że wcześniej było w ten sposób, jeżeli się misję ukończyło, co moim zdaniem, szczerze mi się bardziej podobało niż to, co jest nowe, aczkolwiek no tutaj chodzi o to, że no, niektórzy stwierdzili, że no, nie widać tego za dobrze, czy faktycznie misja się ukończyła. Teraz jest z większymi literami i to jest pewnie w yy, większą część ekranu, więc na pewno będziemy mieli to, że misja nam się skończyła. Jest po prostu to większe, bardziej wyraźne. Być może właśnie chodziło o, yy, o to. Yy, co mamy tutaj dalej? Yy, a właśnie, mamy tutaj takiego bocika, takiego śmiejącego się fajnie. Yy, tak, nazwę go Wally -E, w sumie fajny. To jest Supply dro Drop, czyli Supply Droid, czyli o co chodzi tutaj? Jeżeli nie mamy amunicji, jeżeli nie możemy znaleźć tej amunicji przez MOB, przez to, że MOBy nam na przykład nie wypuszczają, no to przychodzimy do stacji takiej polowej i możemy uzupełnić sobie amunicję w właśnie takim Support Droidzie. No i tutaj coś, co powiedziałem, że powiem na końcu, czyli to są dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest właśnie yy, osiągnięcia i tytuły, co jest naprawdę super. Pisze tak, dodaliśmy do gry również osiągnięcia i tytuły. Chcemy, by gra była pełna różnych aktywności, mających postać osiągnięć. Naszym celem jest sprawdzenie, sprawienie, by gracze cieszyli się zdecydowaniem, zdobywaniem, przepraszam, osiągnięć podczas wykonywania różnych misji. Oczywiście poza satysfakcją was też, hmm, też czekają was też przeróżne nagrody. Jedną z nich będą tytuły, których skorzystacie w grze. Ogólnie w skrócie, że te tytuły można łączyć. To coś troszeczkę jak w Diablo było, że na, dwie, na dwa człony tutaj będą, tak jak tutaj. I każde na przykład jakieś trudne wyzwanie, na przykład te Lochy, będą mieć swój tytuł, i na przykład można sobie wtedy pokazać jakby innym graczom, że mamy taki tytuł i to jest mega fajne, bo to pokazuje, że nasza postać to kozak, że jesteśmy kozakami, bo udało nam się osiągnąć poziom na przykład dungeonu, którego nikt inny wcześniej nie był w stanie zrobić, prawda? No i uwaga, coś co te gliski robiłem najbardziej, ale moim zdaniem to powinno być dużo, dużo wcześniej. W końcu zrobili laboratorium, czyli co? Czyli to, że możecie sobie wejść tam, ustawić MOBY, ustawić mody jakie chcecie, ile go, testujecie damage, porównujecie co, co jest lepsze, co jest nielepsze. Więc myślę, że to naprawdę będzie bardzo, bardzo pomocne. No bo faktycznie no to leżało i kwiczało, trzeba byłoby. Tak naprawdę jedynym sposobem sprawdzenia naszego damage'u było iść na bossa I klepanie go solo na przykład i sprawdzenie jakiego damage'u się zrobiło Jaki damage się zrobiło i Po zmianie kolejnego moda czy yy, różnego reaktora <laughs> trzeba, trzeba było znowu iść na tego bossa i znowu testować swój damage Także Tyle w temacie Ja nie przedłużam bo już jest prawie 17 minuta, <laughs> Aż chrypkę mam e, Także dzięki za oglądankę. zapraszam was serdecznie do subskrypcji kanału dokumentowania, komentowania czy wy też czekacie na grę i kim zagracie Jakie macie pomysły Jak myślicie jakie macie przemyślenia odnośnie tej aktualizacji piszcie W komentarzach Z chęcią odpowiem porozmawiam z wami W komentarzu czy też na Discordzie na którego serdecznie każdego zapraszam Bo tutaj na Discordzie już wam pokażę Mamy tutaj Jak już wejdziecie tam do naszego Discorda Mamy kanał The First Descendant na którym oczywiście są wszystkie informacje Odnośnie Descendanta tutaj nawet przygotowałem Filmy już z wcześniejszej bety oczywiście będą kolejne I oczywiście przygotowałem Wszystkie opisy modów gdzie je zdobyć Jakie mamy tutaj Wszystkie Te Mody i co warto Ogarnąć dodatkową rzeczą jest to taki bonus pokażę na szybkiego Że opisałem tutaj dokładnie każdego Descendanta Który był dostępny Bo jeszcze nie mam do Kyle, na przykład, i do tego nowego, który ma wyjść, e, jakie tutaj najlepiej rzeczy zrobić? Chociaż tutaj już wiem po dniu dzisiejszym, że oprócz tego i tego dałbym tutaj, co byłoby najlepszą możliwością dla Ajax. Akurat e, tak, taki aspekt, taki mm, mod, który da, daje nam to, że e, sojusznicy otrzymują regenerację e, pancerza, jeżeli użyjemy umiejętności, a tego i tego bym nie grał wtedy. No i tutaj jest pokazane, gdzie to zdobyć i co to. Jest. Także zapraszam serdecznie na Discorda. Jeżeli chcecie uzyskać tam dostęp do Discorda, napiszcie w komentarzu, że chcecie do tego Discorda dołączyć. Ja oczywiście serdecznie Was zapraszam. Ja Miałem nie przedłużać, widzicie, musiałem coś od siebie dodać jeszcze. Także nie przedłużając tym razem. A właśnie, jeszcze ostatnia rzecz ważna. W ten czwartek odbędzie się devstream, w którym będziemy prawdopodobnie. Dowiadywać się, kiedy będzie beta i być może kiedy wystartuje pierwszy, już ten oficjalny w zasadzie start do Fresdesendanta. Także na którego serdecznie oczywiście was zapraszam. Także do zobaczenia, pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko. Hej!